Wydaje mi się, że tak naprawdę nigdy z tym nie skończymy, ponieważ zawsze jakiś promil społeczeństwa będzie zachowywał się w niewłaściwy sposób i to obserwujemy i w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych i we Francji, czyli w takich społeczeństwach, które są naprawdę bardzo rozwinięte, więc nie sądzę, że trzeba jakoś tak teraz bardzo demonizować naszą kulturę i co się dzieje w Polsce teraz takiego strasznego. No jakiś promil społeczeństwa zawsze będzie w pewien sposób patologiczny. No i nic na to nie poradzimy, po prostu tak będzie. Jeżeli on był pijany, jeżeli on prowadził samochód pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim trzeba teraz zrobić bardzo szczegółowy i sprawiedliwy proces. Jeżeli będą mu udowodnione te winy, to po prostu powinien ponieść karę, taką jak każdy inny normalny obywatel, ponieważ każdy jest równy wobec prawa.